Wołyń bez mitów powraca. Druga część kultowej książki odsłaniającej kulisy ukraińskiego ludobójstwa na Polakach dostępna na capitalbook.pl. Serdecznie polecam, Paweł Zdziarski. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Lewi Tautenberg. Ale Lewi Tautenberg nie zadał mi żadnego pytania, bo tylko napisał: hej przystojniaku. Już dawno nikt się tak do mnie nie zwracał. Muszę powiedzieć, ostatni raz to jak byłem w Paryżu, no i poszliśmy tam z przyjacielem na ulicę Blanche i tam takie tam te panie są na miłości głodnych płeciów polowały. I ja wpadłem jednej w oko. Myślała, że jestem Norwegiem i mówi: hej, ty blondyn! Ale jak się zorientowała, że nie jestem Norwegiem, tylko Polakiem, to natychmiast straciła do mnie zainteresowanie. Ale przystojniaku to już dawno nikt tak do mnie nie mówił. No, dziękuję panie Tutenberg, panie Tutenberg. Mam nadzieję, że pan też jest przystojniakiem. Pan Precz. Ukochany i najmilszy panie redaktorze. Jak pan myśli, dlaczego współcześni pisarze, publicyści, dziennikarze, o których mówi się, że pracują piórem, tak naprawdę pióra w ogóle nie mają w swoim zestawie, a już na pewno nim nie piszą? Z przykrością stwierdzam upadek obyczajów w tej materii, liczne przeklejanki w edytorach tekstów, a na co dzień bazgrolenie jak kura pazurem. Nawet ludzie z wykształceniem najwyższym, doktor habilitowany, profesor, nie umieją pisać. Pytanie. Czy szanowny pan redaktor pisze w ogóle piórem? Jeśli tak, to jakim? No i co pan sądzi o nowoczesnym pokoleniu pisarczyków? Oraz czy smuci pana opisany stan rzeczy? Łączę wyrazy czci i szacunku. Dziękuję bardzo za te wyrazy. No proszę pana, ja do niedawna pisałem piórem, ale mi się zepsuło. To było pióro Waterman, także dobre pióro, ale z jakichś powodów atrament nie chciał tam spływać prawidłowo, no więc przestałem. Przesiadłem się, że tak powiem, na długopis. Natomiast, no co, za moich czasów szkolnych, moim zdaniem to jest zaniedbanie nauki kaligrafii. Za moich czasów szkolnych uczniowie uczyli się pisać. Trzeba było pisać takimi obsadkami, że trzeba było maczać pióro w kałamarzu. No i pisać. Jak ktoś nieładnie pisał, to musiał wyciągnąć łapę albo nawet dwie łapy i dostawał linijką w te łapy i musiał 100 razy tam napisać to, co brzydko napisał. I za moich czasów nie przypominam sobie, żeby byli jacyś dyslektycy, bo jak się tam objawy dyslekcji pojawiły, czy dysgrafii, jak się pojawiły objawy, no to łapa była bardzo dobrym tym, a jeszcze w domu rodzice swoje dołożyli. W związku z tym nie było żadnych dysgrafików za moich czasów. No i tam na przykład jak podpisuję książki, to tam ci nabywcy książek mnie chwalą za ładny charakter pisma. No to tak. A teraz rzeczywiście nauczyciele nie przywiązują wagi do tego, bo komputery są w powszechnym użyciu. W związku z tym od razu tam wszyscy uczniowie piszą w laptopach, no i to pióra nie są potrzebne. Ale jeśli chodzi o takie ręczne pisanie, to rzeczywiście to tak piszą. Piszą nieładnie. Nie wiem, czy to jest do odkręcenia, bo czasy się zmieniają. Muszę powiedzieć tak, że mój ojciec, który zaczynał naukę w rosyjskiej szkole jeszcze przed I wojną światową, to tam przywiązywali tę jeszcze większą wagę do tego. I jak czytałem akta, takie przeglądałem akta sądowe z tamtego czasu, sprzed I wojny światowej, to one były pięknie napisane, pięknym charakterem pisma.
pięknym charakterem pisma. Więc rzeczywiście ta metoda łapy i linijki dawała rezultaty. No teraz już gdzie tam, już nie mówiąc o niedawno takie uzasadnienie sądowe dostałem po półtora roku oczekiwania od pani sędzi, która tam zatwierdziła, przyklepała ten wyrok zaoczny na mnie. No to przeczytałem to uzasadnienie, no cóż mogę powiedzieć, szajs. Ani jednego argumentu merytorycznego, tylko wszystkie argumenty emocjonalne. Wyobrażam sobie, jak tam rozedrgana uczuciowo musiała być ta pani sędzia. No to niestety poziom edukacji się obniża, ale to jest skutek zdemokratyzowania procesu edukacyjnego. To jest tak, jak jest taka analogia z konwojem statków. Szybkość konwoju jest dostosowana do najpowolniejszego statku, bo inaczej konwój się rozsypie. Wszystkie statki, nawet jeśli są szybsze dwa razy, to muszą dostosowywać swoją prędkość do tego najwolniejszego statku. I niestety w wyniku zdemokratyzowania procesu edukacji poziom edukacji się zdecydowanie obniża. User VG. Panie redaktorze, rów Jarosława na Mierzei Wiślanej jest króciutki. Rów Donalda na linii Kerzona ma być bardzo długi. Czy mamy się doszukiwać podtekstów w stylu profesora Freuda? No to ciekawy punkt widzenia pan przedstawił, proszę pana. Ale tu nie rów Donalda, tylko wał Donalda. Wał Donalda, długi wał Donalda. Ten linia i Maginota. A tam rzeczywiście no, rów Jarosława to jest krótki, to prawda. No to ale Jarosław jest trochę mniejszy, no i starszy od Donalda Tuska, więc nic dziwnego, że wał Tuska może być dłuższy od rowu Jarosława. Pan Radek Waw. Szanowny panie Stanisławie, chciałbym zapytać, czy nie uważa pan przemian gospodarczych po 1989 roku za niewykorzystaną szansę dla Polski? Dlaczego w tamtym czasie Polonia nie inwestowała masowo w Polsce, aby przejąć za bezcen wiele dobrze prosperujących zakładów? No od razu odpowiadam, dlatego że bezpieka przejęła je za bezcen. Bezpieka przejęła je za bezcen, w związku z tym Polonia już nie miała, nawet gdyby miała kapitały, to tam różnie z tym bywało, ale Polonia już nie miała czego przejmować, bo bezpieka przejęła je za bezcen i nomenklatura, przede wszystkim bezpieka. Ale czytam dalej. Ja na przykład, gdybym żył w tamtym czasie i miał kapitał, to na pewno inwestowałbym w Polsce. Przecież to była żyła złota. Czy wie pan, jaka narodowość inwestowała wtedy i wykupowała nasze zakłady? Wiem, jaka narodowość inwestowała wtedy, ale nie wykupywała naszych zakładów. Mówię, zakłady przejęła bezpieka i nomenklatura z bezpieką, że tak powiem, jako najtwardszym jądrem. Natomiast narodowość handlowa inwestowała u nas, ale jak inwestowała? Ponieważ plan Balcerowicza polegał między innymi na tym, to tam takim najtwardszym jądrem tego planu to była ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych, która wprowadzała tak zwaną zmienną stopę od oprocentowania kredytów, jak na przykład umowa z bankiem opiewała na 4% rocznie, to zmienna stopa opiewała na 40% miesięcznie. No i to postawiło polskich kredytobiorców pod ścianą. Dobrze jest przypomnieć, kto to był ci kredytobiorcy polscy. To byli zamożniejsi chłopi i drobni przedsiębiorcy, bo wielkich przedsiębiorców w Polsce jeszcze wtedy nie było. Czyli zalążek polskiej klasy średniej. Leszek Balcerowicz złamał temu zalążkowi polskiej klasy średniej kręgosłup. W ten sposób zwolniło się miejsce dla bezpieki i nomenklatury, która, że tak powiem, usadowiła się w głównym nurcie życia gospodarczego.
A drugim posunięciem Balcerowicza była stabilizacja kursu walutowego na poziomie 9,5 tysiąca złotych za dolara. A trzecim to było zwiększenie oprocentowania lokat terminowych w bankach komercyjnych do 80% i więcej. No i Żydowie ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali do Polski z dolarami, wymieniali te dolary na po kursie 9,5 tysiąca złotych za dolara, bo kurs był stabilny. Ten specjalną pożyczkę Bank Światowy Polsce dał na stabilizację tego kursu walutowego. No i po upływie tam niecałego roku ze 100% prawie przebiciem wycofywali te lokaty terminowe w bankach komercyjnych bez żadnego ryzyka, prawie 100% zysk. Nigdzie nie można było takich interesów zrobić. Ocenia się, szacuje się, bo to nikt dokładnie tego nie wie, że w ten sposób w ciągu jednego roku 17 miliardów dolarów z Polski zostało wyssane. No i później Żydowie chcieli Leszkowi Balcerowiczowi dać Nagrodę Nobla z ekonomii nawet, ale jakoś się rozeszło po kościach. Ale czytam dalej. Czy były jakiekolwiek przeciwwskazania, żeby inwestować wtedy w Polsce? Czy namawiał pan swoich zagranicznych znajomych do inwestowania w Polsce? Jeżeli nie, to gdyby historia się powtórzyła, to zrobiłby pan to. No jeszcze raz powtórzę, że znaczy nie namawiałem, dlatego że moi zagraniczni znajomi nie byli tacy zamożni. Tam jeden był taki zamożny, ale to on akurat nie miał w ogóle chęci inwestowania w Polsce. Zresztą nie miałby w co inwestować, jak mówię. Wszystko, całą główny nurt życia gospodarczego został opanowany przez bezpiekę. User VG5. Panie redaktorze, po co Jarosław Kaczyński kontynuuje te miesięcznice pod pomnikiem schodkowym? Dlaczego przychodzi wieczorową porą, ciągnąc do tego od swoich dworzan, żeby zniszczyć wieniec położony przez esbeków, prowokując przy tym lamenty i oskarżenia o dewastację mienia znacznej wartości? No tamto co mienie znacznej wartości, to nie przesadzajmy, taki wianuszek to tam jest gówno wart, żadnej wartości nie reprezentuje, tym bardziej, że jest, że tak powiem, przeżarty złymi intencjami. No ale dlaczego? Odpowiadam. Dobrze czy źle, byle z nazwiskiem. To w Polsce zaprezentowanie się w roli ofiary zawsze wzbudza współczucie, przynajmniej części opinii publicznej. No i tu naczelnik państwa kontynuuje te miesięcznice pod pomnikiem schodkowym, wieńce, tam targa i tak dalej. Bezpieczniacy, agenci tam protestują i tak dalej. No krótko mówiąc, szum się robi i o to właśnie chodzi. Jak to mówili, aby szum. Kontakt internet. Szanowny panie mecenasie, czy wierzy pan w moc modlitwy? Mówię o tych modlitwach, jakie znamy z katechizmu Kościoła katolickiego sprzed Soboru Watykańskiego II. No dlaczego tylko tych, a inne to co, nieskuteczne są? No nic o tym nie wiem. Ale czytam dalej. Szanowny pan Janusz Korwin-Mikke powiedział raz, że nie modli się, bo deista, jakim się mieni, nie odczuwa takiej potrzeby, ale podkreśla, że często chodzi do kościoła i przypuszczam, że tam się jednak modli. No ja też tutaj trochę nie bardzo rozumiem pana Janusza, dlatego że nawet jakbym był deistą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Stwórcy Wszechświata wyrazić swój podziw i szacunek. No to jest też wyrażenie podziwu i szacunku, uwielbienia. To jest forma modlitwy. Więc nie bardzo rozumiem, dlaczego deista nie może się modlić. Może, jak najbardziej. No ale czytam dalej.
Chodzi do kościoła, bo jego żona jest katoliczką. Moje pytanie ma na celu poznanie pana zdania na temat mocy sakramentów świętych i modlitwy takiej szczerej i prawdziwie głębokiej po katolicku odmawianej. To wie pan, pan Jezus powiedział, że proście, a otrzymacie. Proście, a otrzymacie, więc to jest wskazówka, że modlitwa ma moc. Inna rzecz, że kiedyś bardzo trafną uwagę usłyszałem jednego księdza bardzo inteligentnego, który powiedział, żeby tak bardzo nie ufać w moc sprawczą modlitwy, dlatego że Pan Bóg ma własne plany. Nie będzie się, jak tylko my się do Niego będziemy modlić tam o coś, to Pan Bóg nie będzie swoich planów zmieniał tylko dlatego, że ktoś bardzo czegoś chce. Nie. Więc tak trzeba to traktować cum grano salis, czyli ze szczyptą soli, jak zalecali starożytni Rzymianie. Natomiast jeśli chodzi o sakramenty święte, no to to jest zupełnie co innego, co to jest sakrament. Definicja katechizmowa mówi, że to jest znak widzialny łaski niewidzialnej. Ja tutaj muszę powiedzieć tak, że Pan Bóg wyposażył człowieka, jak to religia chrześcijańska mówi, stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. W czym się to podobieństwo wyraża? Przecież nie w jakimś fizycznym podobieństwie, bo Pan Bóg nie ma fizycznych żadnych cech, a w każdym razie nic o nich nie wiemy. Więc w jakiejś takiej właściwości duchowej to podobieństwo musi się wyrażać. A w jakiej? No, Pan Bóg, ponieważ my jesteśmy istotami rozumnymi, inteligentnymi, no to pierwszym takim obrazem podobieństwa to jest ta inteligencja. My u siebie inteligencję postrzegamy, a byłoby niegrzecznie, żebyśmy stwórcy wszechświata odmawiali inteligencji. Chyba byłoby to bardzo niegrzeczne. No i druga rzecz to wolność wybierania. My tę właściwość mamy. A trudno też, niegrzeczne byłoby odmawianie posiadania tej właściwości Panu Bogu. I Pan Bóg, który szanuje siebie samego i swoje stworzenie, postanowił obdarować nas tymi właśnie cechami, które sam posiada. Ale Pan Bóg wszystko wie, w związku z tym wie również, że ten dar wolności jest bardzo niebezpieczny, bo on jest prawdziwy. To nie jest żadna podróbka. Najlepszym dowodem, że ten dar wolności jest prawdziwy, to jest piekło. Człowiek może tak daleko się zagalopować w niewłaściwym używaniu tej wolności, że może trafić do piekła. Więc to jest dowód, że ten dar wolności jest autentyczny, że to nie jest żadna podróbka. Myślę, że Pan Bóg z dwóch powodów ten dar autentyczny nam przekazał. Po pierwsze, ze względu na szacunek do nas. Skoro już nas stworzył, no to żadnych podróbek nam tu nie będzie dawał, tylko autentyczną wolność. A po drugie, ze względu na szacunek dla siebie samego. Zastanówmy się, cóż byłby wart podziw i uwielbienie istoty, która nie może nie podziwiać, nie może nie uwielbiać. Nic to by nie było warte. Dopiero uwielbienie i podziw i wdzięczność istoty, która może nie uwielbiać, może nie kochać, może nie podziwiać, a podziwia, kocha i tak dalej, to dopiero jest coś warte, bo to jest autentyczne. W związku z tym ta wolność jest prawdziwa. Z tych dwóch powodów. Ale Pan Bóg wie, że no, jest to dar niebezpieczny. W związku z tym, żebyśmy tutaj unikali jakichś niebezpieczeństw, to nam udzielił życzliwych wskazówek,
jak z tego daru wolności korzystać. To są przykazania. One nie ograniczają naszej wolności, bo tam mówi się, że nie kradnij, ale przecież można kraść. Mówi się, nie zabija, ale można zabijać. Ludzie się zabijają tam, było bez przerwy. Więc przykazania nie ograniczają naszej wolności. Chrześcijaństwo idzie nawet krok dalej, to znaczy Kościół katolicki idzie nawet krok dalej. Bo jeśli nawet już został popełniony błąd i dokonany został niewłaściwy wybór, to przy pomocy sakramentów można to odkręcić. Jeszcze można to odkręcić. Już dalej w życzliwości posunąć się nie można, bo dalej to by było już ograniczenie wolności. I tu Pan Bóg dalej się nie posuwa. Owszem, możemy skorzystać z sakramentów, ale nie musimy. Jak nie chcemy, to nie musimy. Więc daje nam szansę, ale do niczego nas nie zmusza. Pani Elżbieta B. Jeżeli tak jest, że Niemcy realizują od lat swoje plany, dlaczego dopiero teraz o tym się mówi? Ależ proszę pani, jak to dopiero teraz? Już od początku. Ja pamiętam, że mówiłem i pisałem o tym 30 lat temu. Więc trudno powiedzieć, że dopiero teraz się obudziłem. Nie, no chyba, ale to pani nie musiała o tym słyszeć. Także to tylko takie, dlatego ma pani takie wrażenie, że dopiero teraz się o tym mówi. Nie, nie wszyscy, co prawda, mówili o tym wcześniej, ale niektórzy, tak jak ja na przykład, to mówili. Pan Miosaw. Kiedy skończy się agresja USA i sojuszu NATO na Rosję? To, co robi USA, to faszystowska zbrodnia przeciw ludzkości. NATO to kontynuacja zbrodniczego sojuszu Rzym, Berlin, Tokio. No widzę, że pan jest bardzo dramatycznie i, że tak powiem, sądy wartościujące wygłasza pan nie tylko, że one są wartościujące, ale i moim zdaniem przesadne, a w ogóle chyba nieprawdziwe. Nieprawdziwe, dlatego że Stany Zjednoczone, podobnie jak Rosja, podobnie jak inne państwa, które są mocarstwami, i tu musimy przypomnieć definicję mocarstwowości. Co to jest ta mocarstwowość? Które państwo jest mocarstwem? Nie takie, które samo się obwoła, bo tu taki, o, każdy by tak chciał pewnie, ale to nieprawda. Otóż mocarstwowość polega na zdolności państwa do ustanawiania i egzekwowania własnych praw poza swoimi granicami. I te państwa, które są mocarstwami, próbują to robić. I to nie jest żadna faszystowska zbrodnia przeciwko ludzkości, tylko normalne objawy mocarstwowości. Dlatego między mocarstwami trwa cały czas przepychanka, która czasami przyjmuje postać zimnej wojny, czasami tylko rywalizacji ekonomicznej, czasami przyjmuje postać gorącej wojny, bo jak powiedział Karol von Clausewitz, pruski teoretyk wojny, wojna to jest polityka tylko kontynuowana innymi środkami. Jeżeli nie można tam zwyczajnymi środkami jakiegoś celu politycznego osiągnąć, to się próbuje osiągnąć ten cel siłą i tyle. Ale to nic wspólnego z faszyzmem nie ma. Żadne. Tam oczywiście zbrodnie przeciwko ludzkości mogą się przy tej okazji zdarzać, ale sama mocarstwowość nie jest żadną zbrodnią przeciwko ludzkości. Pan Krzysztof Rogacz, generał Kukuła, czy to ten, który pytany, czy wodz saudaty dostaną broń do domu, powiedział, że nie, bo jemu żona też by nie pozwoliła trzymać broni w domu. No to pewnie ten sam. Być może, że słusznie żona by mu nie pozwoliła, bo jeszcze by, nie wiem, kogoś postrzelił albo sam sobie krzywdę zrobił. Rzeczywiście niektórym ludziom to nie można dawać broni. To zresztą w przyrodzie tak jest. Konrad Lorenz zwrócił uwagę,
Konrad Lorenz napisał taką książkę, tak zwane zło. Ja to czytałem w młodości, to wielki wpływ na mnie ta książka wywarła, jak na mój światopogląd i tak dalej. Otóż Konrad Lorenz, on badał zachowanie zwierząt i twierdził, że zwierzęta, które są wyposażone przez naturę w takie śmiercionośne narzędzie, tam kły, pazury i tak dalej, że mogą zabić. One bardzo rzadko się zabijają w walce nawzajem. Reguła jest taka, że tam dochodzi do starcia, na przykład w czasie godowym, w czasie rui. No i tam walczą samce o dostęp do haremu, ale to ta walka rzadko kończy się śmiercią, albo nawet rzadko kończy się zranieniem jednego uczestnika. Dlatego, że jeżeli jeden się zorientuje, że ten przeciwnik jest silniejszy, to ucieka, podaje tyły i tamten go nawet nie goni, bo to wystarczy, może wygrał. Natomiast, twierdzi Lorenz, takie zwierzęta, na przykład synogarlice, które nie są wyposażone przez naturę w żadne śmiercionośne narzędzia, takie jak kły, pazury czy dzioby, takie tego, no dzioby to mają, to one walczą aż do śmierci, aż jedna drugą zabije. Nie mają takiego hamulca. Na przykład bardzo przejmujący taki obrazek opisywał Konrad Lorenz, jak wilki walczą o dominację. No wilki mają narzędzia, to paszcze i tak dalej. Bardzo silny zgryz. I jak wilki walczą o dominację, to ten, który czuje, że przegrywa, wystawia temu dominującemu wilkowi szyję. Także tamten jednym kłapnięciem szczęki mógłby mu przeciąć tętnicę. Ale ten silniejszy tego nie robi. Tylko trzyma na bezdechu tego przegranego. I wreszcie ten przegrany odchodzi i tego. Natomiast dopóki mu ten dominujący samiec wilk nie pozwoli odejść, to ten wystarczy, że on tylko się ruszy, drgnie, to tamten od razu paszczę nastawia. Więc tamten znowu nieruchomieje. Bardzo ciekawe są te spostrzeżenia Konrada Lorenza i bardzo dużo, że tak powiem, tutaj wniosków można wyciągnąć co do zachowań ludzkich, bo Konrad Lorenz twierdził, że większość zachowań uważanych za kulturowe to ma podłoże biologiczne. Dlatego ja uważam, że ten genderactwo to jest po prostu szamaństwo. W ogóle nie jest żadna nauka. Janina Gdynia. Dlaczego służby nie biorą się za Tuska? Przecież on jest jawnym zdrajcą. No chyba, że takie same służby mamy jak Tusk. No a jak pani myślała, że jakie mamy? Takie mamy właśnie. Takie mamy. One się przewerbowały u progu transformacji ustrojowej na służbę do naszych przyszłych sojuszników. No i te zależności się reprodukują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii, bo nasze służby tworzą takie ubeckie dynastie. Już trzecie pokolenie, czy czwarte pokolenie wchodzi na tapetę. Tak, dlatego takie, no jest coś jest na rzeczy w tym twierdzeniu, że w Polsce trzecie czy czwarte pokolenie UB walczy z czwartym pokoleniem RK. Coś jest na rzeczy. Anna Wojciechowska. A gdzie się zapisali posłowie Konfederacji wybrani do Unii Europejskiej? Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, czy już się gdzieś zapisali, czy jeszcze tam błądzą i się zastanawiają, gdzie się zapisać. Nie wiem. Chętnie się dowiem. Luke Fluke. Siemaneczko, panie Staszku.
Czy zgodzi się pan z opinią, że luteranie i ogólnie ewangelicy uosabiają najbrzydsze oblicze chrześcijaństwa? No nie zgodzę się. Dlaczego? Tutaj pan uzasadnia to, wie, no mu czytam dalej. Na sumieniu mają Holokaust Indian z Ameryki Północnej. Wkład w rozwój cywilizacyjny praktycznie zerowy. No co pan mówisz takie rzeczy? Jaki zerowy? Luther kazał palić na stosie masowo, bez żadnych procesów, etc. Kościół katolicki, choć ma złą opinię, wniósł olbrzymi wkład w rozwój cywilizacyjny ludzkości. Architektura, uniwersytety, propagowanie własności prywatnej, zniesienie niewolnictwa, jednożeństwo, czy chociażby święta inkwizycja z jej pomysłami aresztu domowego, czy obrońcy z urzędu. Czy oprócz przekładu Biblii na języki narodowe jest cokolwiek pozytywnego, co ludzkość zawdzięczałaby wyznaniom reformatorskim? Kłaniam się. No, moim zdaniem pan zbyt surowo ocenia te wyznania reformatorskie, aż na taką surową ocenę. Ja uważam, że jest jedną wadę mają. Ja dlatego nigdy by nie przyszło do głowy, żeby przejść na przykład na luteranizm. Dlatego, że no, takim ukrytym, bo nie rzeczywiście niewyrażonym expressis verbis, ale takim ukrytym założeniem protestantyzmu jest to, że jak jeden Pan Bóg nam nie odpowiada, to my sobie wymyślamy drugiego, który nam bardziej odpowiada. No to w ogóle to tam, powiedzmy, no i dlatego takie dziwactwa teraz są tam w tym, w tych protestantów, jakieś biskupki, jakieś tam takie różne, no widać, że to goni w piętkę to całe towarzystwo, ale to się zaczęło od tego, że jak nam jeden Pan Bóg nam nie odpowiada, to my sobie drugiego tutaj wybierzemy, no i to demokracja, tutaj jest demokracja duża, a to moim zdaniem w religii to nie zdaje egzaminu. Co Pan Jezus powiedział do apostołów? Nie wyście mnie wybrali, tylko ja was wybrałem. No i z tego trzeba wyciągnąć wnioski, że w Kościele nie powinno być żadnej demokracji. To jest herezja po prostu. To jest herezja. Szarkot 41:14. Czy ma pan Stanisław ulubionego i najgorszego prezydenta USA? Czy miał pan zaszczyt poznać Jana Marię Le Pena? I co pan sądzi na temat szwedzkiego zespołu power metalowego Sabaton, śpiewającego o historii wojennej, szanującego Polskę? No, ulubionym moim prezydentem Stanów Zjednoczonych to dwóch właściwie jest. Jeden to tak, z jednego powodu jest ulubiony mój prezydent, Calvin Coolidge, bo on był bardzo małomówny. No i a był małomówny dlatego, że zanim cokolwiek powiedział, to zadawał sobie trzy pytania. Czy to, co chcę powiedzieć, to jest prawdziwe? To po pierwsze. Czy to, co chcę powiedzieć, to jest uprzejme? I po trzecie, czy to, co chcę powiedzieć, to jest potrzebne? I dochodził do wniosku, że albo nie jest prawdziwe, albo nie jest uprzejme, albo nie jest potrzebne. W związku z tym nic nie mówił. Nic nie mówił. No i taka anegdota, chyba prawdziwa. Kiedyś wrócił z nabożeństwa w kościele, bo on był protestantem i żona pyta go, no co tam pastor mówił na kazaniu. Więc ten się zamyślił i mówi, po jakimś czasie mówi, o grzechu mówił. No dobrze, żona powiada, ale co mówił o tym grzechu? Więc ten się zamyślił jeszcze głębiej. No i po pewnym czasie mówi, był mu przeciwny. Otóż to był Calvin Coolidge, jest takim moim ulubionym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a drugim to Ronald Reagan. No to bliższy, że tak powiem, chronologicznie bliższy mi, ale to Ronald Reagan. Natomiast najgorszy, no nie wiem, ja tak aż tak takiej licytacji bym nie prowadził. Posłużę się taką anegdotką, amerykańską zresztą. Ameryka jest krajem nieograniczonych możliwości. No i prezydent Kennedy udowodnił, że nawet katolik może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Z kolei Richard Nixon udowodnił, że człowiek niezamożny może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale wszystkich przebił Gerald Ford, który udowodnił, że każdy może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. No więc z tego powodu Gerald Ford zajmuje pierwsze miejsce na liście tych najgorszych. Nie miałem okazji poznać Jana Marii Le Pena. Byłem kiedyś, jak byłem w Paryżu, to już bardzo dawno było, pojechałem tam do siedziby Frontu Narodowego. Tam się wchodziło tak jak tam do samolotu prawie, tam zapory różne były, no ale przecież jakoś udało mi się przejść przez te wszystkie te. No i poprosiłem, żeby mi program dali Frontu Narodowego. No i dali mi ten program i ja go przeczytałem i tak nabrałem, na podstawie lektury tego programu, nabrałem przekonania, że Front Narodowy jest partią narodowo-socjalistyczną. Nie dlatego, żeby oni tam zamierzali kogoś mordować, nie. Tylko, że oni, Front Narodowy przynajmniej wtedy, uważał, że socjal trzeba wprowadzić, ale tylko dla Francuzów, więc to partia narodowo-socjalistyczna. Co pan sądzi na temat szwedzkiego zespołu power metalowego Sabaton? Słyszałem o nim, nigdy się nie zetknąłem z żadnymi jego tam utworami. Także słyszałem, że taki jest. I tą informacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu. Serdecznie polecam, Paweł Zdziarski.